No szlak mnie trafi. Jak można taki błąd popełnić? No dobrze, że tego stałego z traktora nie złożyłem. Bo chyba bym się zabyczył. Siemka, z tej strony zagoniony Fifrak Farmer. No zobaczcie, renóweczka dalej nie złożona. Udało mi się zjechać tydzień temu. Prawie zjechać, no uznajmy, że to jest praktycznie zjechane. No tak się robota złożyła, że... O, straż wyje. Że nie było kiedy do niego przyjść. Ale tak strasznie nie lubię roboty zostawiać na później. Bo ja nie pamiętam, co było teraz. Które śruby były do czego. Gdyby na chłopski rozum skręcać, albo sobie obejrzę pierwszy odcinek rozbierania renówki z siflaka i mi się odświeży. Nie będę tego jakoś szczegółowo nagrywał, bo by za dużo tego było na tym kanale już. Zrobimy ogólnie timelapsa i widzimy się już później przy uruchamianiu i pierwszej próbie jazdy. Lecimy. No szlak mnie trafi. Jak można taki błąd popełnić? No dobrze, że tego stałego z traktora nie złożyłem. Bo chyba bym się zabyczył. Przecież na sprzęgle były plasticzki pod łapkami. A ja, no debil, ich kuźwa nie wyjąłem. Tu goniłem z kamerą, tu składałem to, tamto. Kurde, zapomniałem. I zaś muszę rozjechać ciągnik, żeby wyciągnąć te łapki. Rozjeżdżą, zjeżdżą ciągniki, rozjeżdżą, zjeżdżą. Dobra,
Wyjeżdżać. Wyjeżdż. Oczywiście, że są plastiki niepowyciągane. Geniusz. This is geniusz. Widzicie? Zapomniałem wyjąć. No zapomniałem wyjąć. 7 światów. Tu nawet jeden leży. Chyba nie będę już nagrywał tego zjeżdżania ponownie. Jak zjadę i nacisnę na przyrząd do sprzęgła, żeby nie używać słów, których chyba nie można, to wtedy zacznę nagrywać. Teraz się muszę skupić, bo aktualnie mi ciśnienie podskoczyło. Pirazy, drzwi mamy wszystko podłączone. Na wszystko nie. Połowę mamy podłączoną, ale olej mamy wlany. Spróbujemy na klucz go startnąć na rozruszniku, żeby całej elektroniki nie montować. Czy w ogóle sprzęgło działa? Co nie? Nie wiem, czy tak to zadziała. Możliwe, że nie, bo nie wiem, gdzie jest masa podczepiona. Ale spróbujemy. Nie chcę zakręcić. Wchodzi, nie zgrzyta. Czemu się kręcisz? Czemu się, dziadu, kręcisz? Trzeba podciągnąć sprzęgłowomu jeszcze. To słabo zabiera. Słabo zabiera, ale chodzi sobie normalnie. Za duży luz ma na wągle. Jest 1000. On się kręci na sprzęgle. A nie powinien. A wyłączmy. Puśćmy. No i spokój, nie kręci się. Tu się gdzieś coś pociło. Na tym wtrysku.
Sprzęgło działa. Bardzo ładnie. A miałem jeszcze z pomaganiem pokręcić, czy hydraulika chodzi. To już kij. Może następnym razem. Coś mi tu jak się nie podoba tu. Czemu tu jest tak mokrawo trochę? Może będzie trzeba o-ring jeszcze wymienić. Idę do chlewa. Strasznie mi opornie idzie ta robota. Na ten weekend myślę, że już będzie film. Jutro to kończę składać. Teraz trzeba byczki ogarnąć. Wyregulowałem tu jeszcze cięgna, bo mi to spokoju nie dało. Teraz jak sprzęgło zaciągam, dokładnie czuję, że zaciągam, a tu jest taki mały luz. Tak powinno chyba być. Się popuszcza śruby kontrujące, tu. Tak samo co sprzęgło się reguluje. Spróbujemy jeszcze go teraz kryknąć, czy to sprzęgło od wałka będzie działać, żeby mógł spokojnie spać. To za gówno. Obyś to podłączył, to cudujesz. Dźwięcznie weszło. Oj proszę. Sprzęgiełko działa. Mogę trzymać rączką. Teraz spójrzmy. Gdzie? Zapierdziela. Pięknie. To mamy dobre. Siema. O ludzie, jaka łapa. Z tej strony Fiflak Farmer. Troszeczkę pod waszą nieobecność poskładałem ten ciągnik, bo mnie podirytowała sytuacja ze sprzęgłem, że drugi raz go musiałem rozjeżdżać, ale powolutku wszystko poskładałem. Najlepszy patent na takie kabelki elektryczne to jest zrobienie sobie zdjęcia telefonem, bo teraz bez zdjęcia to ni hu hu nie poskładałbym tego. Wymieniłem też filtr paliwa. Spróbujemy go po naszemu kyrknąć. Niech się trochę zagrzeje i wymienimy mu olej. I co nam zostanie? Blacha na górę, blachy boczne i tur. I renówka skończona. Zobaczymy jak zagadą. Czy w ogóle zagadą, jak ją to podłączą. Tego tryska jeszcze dociągłem. Dokładnie ten dekielek z tryska, czy jak to się tam nazywa, bo mi się tu rosiła ropa cały czas. Rureczkę dociągnął, a to nie z rureczki. Teraz go już możemy polić. Zobaczymy. Tu jeszcze muszę mi to nakrętki zrobić nowe. A ile nie. Zewki łajmowiła wszędzie. No i się zapowietrz. Co za dziot! A to było do przewidzenia, jak się filtr paliwa wymieniało. Ale czemu tu leje ropa? Czemu tu leje ropa teraz?
Co, o co tu chodzi zaś? Dobra, pompę mam odpełczoną. Ale czemu leje tak z tego? Filtra paliwa. Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje. Zasada pierdzielnika. Skoro miałeś 11 w ręce, to wiedz... O, że leży pod nogą. Jak mu się nie lać, jakże nie dokręcił filtra, no geniusz. I am Shark. To wiele tłumaczyła, no. Może być taka usterka, że jak nie dokręcisz filtra, to się będzie cała łapka. Skoro się zapowietrzył, to moi drodzy, opuszczamy najpierw tą śrubkę. Pompujemy aż wyleci ropka, popuszczamy tą śrubkę, pompujemy aż wyleci ropka i popuszczamy pierwszy czy ostatni wstrysk od rozrządu. Chyba ostatni. Tylko tu trzeba mieć 16. No, a mieć aż 16, to zaś Fichciu będzie pół godziny chodził i szukał w tym bajzlu wtryska. Opa! Lata se. Ona trochę będzie na początku kaszleć, no bo pójdzie na trzech cylindrach, a ja to szybko przykręcę. Siema, z tej strony Fiflak Farmer. Kończymy dzisiaj przygodę ze sprzęgłem w renówce. Zakładamy maskę, tura i fajrant. Olej jeszcze wymienię, ale wymiany oleju jest tyle tutaj na kanale, że to już nie ma sensu. No i wypadałoby ją w środku wysprzątać, wymyć, ale nie ma już dzisiaj czasu. Napięty dzisiaj dzień jest. Tyle no. Plus jest taki, że wszystko jest na oryginale wsadzone. Tak ma być. No i tyle. Wymieniłem jeszcze filtr paliwa. Bo był tam syf w szkiełku, a filtr kosztuje ile? 12 zł.
To już lepiej cały filtr wymienić. A nie wiem, nie pamiętam kiedy był wymieniony. I będzie hulać maszynka. Dobrze, że tak będzie, bo drugi pokos traw trzeba zbierać na kiszoneczkę, to przyda się akurat. Muszę sprzęgło jeszcze trochę podregulować, bo za bardzo, za szybko bierze. Wolałem jak brało u góry. Ale to jest kwestia tylko skrócenia albo rozciągnięcia jednego cięgna, więc bułka z masłem. Jak ja to mam sam założyć? Powiedzcie wy mi. To będzie przekichane. Dobra, niech tak jest na razie. Byk musi tą mordę mieć. Kurde! O, widzicie. Opa. Dobra. Ale to jest upierdliwe. Opa. Dobra. Powiedzmy, że to zrobiłem delikatnie. Delikatnie i kulturalnie. Poskładane. Z tej strony lepiej wygląda. A widzicie. Tej osłony nie zakładam, bo raz, że będę olej wymieniał i wlewał, to tu muszę mieć dostęp, a ja się przyturzę, zbytnio fajnie nie wyciąga. A dwa, tutaj chce mi się lekko pocić. Muszę popatrzeć, jak porobię z turem, czy tu nie będzie cieknął olej. Co to muszę to wykręcić i wymienić tam o-ring. Taka prawda. Zakładamy tura. Powiem wam, że ja to olewam. To trzeba podnieść, wjechać. Przyjedzie dzisiaj tata z wakacji, w dwójkę to nam pójdzie lepiej. No nie zobaczycie w tym odcinku już zapinania. No ale wiecie o co chodzi. To wpada w to, bolec. I gotowe, no hydraulika z drugiej strony na szybko złączkach. Ja tu podjeżdżą, a te ciulmęgi już mi tu włażą. No właśnie. Także szkoda się męczyć. Jutro też jest dzień, a ja mam dość innej roboty. Także dzięki za oglądanie i nara.